Myślisz o tym, żeby się zbuntować? Sam już nie wiem. Może ma rację, a może nie, ale nie zamierzam tego robić. Jeżeli to zrobimy, zginiemy. A jeżeli on zginie, to my jeszcze bardziej. Musimy go chronić przed nimi. Tylko tak przetrwamy. Gdzie byłeś, Cwaniaku? Przepraszam, że wam nie powiedziałem, ale chciałem tej rankę, i Asaminowego skłonić do połączenia sił. Coś ci widzę nie wyszło, ale kto to jest Asaminowy? Nie wiemy, nasz szef go skądś wytrzasnął. No a dowiem się, kim jestem wasz szef. To sudańskie siły zbrojne wymknęły się spod kontroli, więc zostało usunięte z kraju, dlatego jest najsilniejszy z nas. Trochę wam to zajęło, ale nieważne, teraz Iran zaatakuj go w Europie. Powaliło cię, przecież samą mnie zabiją i to łatwo. Przecież wiem, masz tam iść, albo oddaj mi państwo i sam tam pójdę. Spokojnie, już idę. Jak zginę, to go chyba zabiję. Dobra, zaczęło się, zaczynamy nasz plan. Szachmat Iranku, jesteś otoczona. Haha, ha. pamiętasz, co mi mówiłaś. Nie lekceważ innych i bądź przygotowany na przegraną. A ty jesteś teraz przygotowana? Jestem, na Twoją przegraną. Hm, dobrze, dobrze, dobrze. Wszystko idzie dobrze, teraz Twoja kolej. Oczywiście. Zaczynam. O kurde. Haha, ha, przegrywy. Co jest? Co ci się nie podoba tu? Ty dobrze wiesz kto nami steruje. Wiesz, że przegracie. To kolejny plan szefa? Dokładnie tak. Wiesz, że jak on coś zaplanuje to jest zawsze zwycięstwo. Sama jako jego człowiek. Wiesz, że jest niepokonany. Halo, szybko, atakuj. Jasne. Dobra, chłopaki, teraz wasz ruch. Pokażcie mu, że z Europą nie tak łatwo. Jesteśmy na miejscu, jak gruby na sraczu. Już zaczynamy. Teraz mu nie odpuścimy. Haha, ha, idiota. Myśli, że tylko on potrafi dobrze planować. Zdziwi się. Co te diabły wyczyniają? Najwyraźniej nie dość ich wystraszyłem. A wy co, znowu chcecie dostać w pierdol? Kanady już nie ma, tym razem nikt was nie uratuje. Spokojna twoja łysa, pomścimy Kanadę i innych. Nie każdy da radę kozakować w nieskończoność. To patrz co się dzieje. Pewnie jeszcze wam mało, no to jeb na dokładkę. Może ta lekcja pokory, nauczy was, y, yy, pokory. Patrzcie go, Kurwa nauczyciel się znalazł. Ile klas skończyłeś, co? A nie czekaj no tak przecież temu was w Afryce klas nie ma tylko jedna lepianka w dodatku pewnie postoi parę dni i się obali o nie koniec tego zabijecie <klarziny> Haha, buch jak szmatę, co za koleś Echym, chyba o czymś zapomniałeś ciekawe o czym no o nas tempa strzało tempy to jest korek w twojej no wiadomo gdzie i nie nie zapomniałem o was wręcz przeciwnie. Ale to aż tak wam spieszno do oddania terenów widzę, haha. Naprawdę zaczynasz działać mi na nerwy. Atakujemy. Mamy tego szefa. Zajmij się jego pomocnikiem. Idioto, ja tu jestem. No i co z tego? Przecież wszystko słyszę XD. O kurde, faktycznie. Więc dzięki za informację. Mam was na razie gdzieś. Zajmę się tymi zdrajcami. Rozwal was obydwóch. Haha, żałosne, nawet nie potraficie stawić oporu. Co jest, co ty tu robisz? Nagle po tym wszystkim, co przeżyliśmy, uważasz mnie za Debila? Serio nic się przez te wszystkie lata razem nie nauczyłaś? Dobrze wiesz, że widzę wszystko, nie da się mnie przechytrzyć. Nie sądziłem, że tak szybko mnie zdradzicie, szkoda, mogło być tak dobrze, ale dam ci szansę, możesz jeszcze wrócić do mnie, nie chcesz chyba przegrać, CEO. Naprawdę? Tak, naprawdę, wróć do mnie. Iranku, nie masz szczęścia. Jeszcze zobaczymy, kto go ma. Mówi się jego, analfabeto jejany. Ciekawe, gdzie się tego w tej Afryce nauczyłeś? Pewnie tam często sobie banany kradniecie i potem się pytacie, czy to jego, czy może jego. Tylko pewnie dlatego tak to słowo znasz. Sama nie wiem, nie możemy przestać. Znajdzie się tutaj miejsce dla każdego z nas. Wiesz dobrze, że tak nie będzie, i wiesz też jak zostaliśmy wygnani. Nie chcę pozwolić na to samo, chcę was ochronić. Pomóżcie mi w tym. No dobrze, pomogę ci. Dobra dziewczyna, wiedziałem, że mnie nie zdradzisz, nie pożałujesz tego, obiecuję ci to. To jaki jest plan? Najpierw umocnij swoje państwo z tyłu. Robi się. Co ty odwalasz? Jestem przecież z tobą. Heche, idiotka, ja nie wybaczam, zniszczę cię tu. A potem przyjdę do ciebie w Europie. Dlaczego taki jesteś? Dla niektórych jestem zły, dla innych dobry. Ale wiadomo, że nie wybaczam błędów, nie pozwolę na to. Mam dwóch lojalnych ludzi i to mi wystarczy. Bez żadnego problemu poradzę sobie z wami wszystkimi. Halo, zaczynaj, zaraz i ona znajdzie się w Europie. Przyjąłem. Zaczynam atakować. Ale że tak łatwo się was podbija? Haha. Ha. Naprawdę łatwo. Zacznę od was, maluchy, a skończę na Polsce. Wy nie stawiacie mi żadnego oporu, słabe usze, hacha. Jestem gotowa? Czekam jakby co? Doskonale, cały czas czekaj. Wszystko idzie doskonale, za chwilę zaczniesz. HMM, kogo by tu teraz sobie zabrać? Was tu jest do wyboru, do koloru. Jak w ląpek się na wyprzedaży po złotówce za wszystko haha. E Panie, tu się nie parkuje. Co? XD. Jajco do X. Zjeżdżaj dziadu jeden, co ty setu będziesz rządził. Ani mi się śni, zmuś mnie, śmiało, tylko sobie krzywdy sama nie zrób, haha. Bardzo chętnie, nie trzeba mnie długo namawiać. Co tak słabo, właśnie straciłaś szansę, i jednocześnie życie, hacha. Proszę bardzo, no i mamy serce Europy. Polaczek, hecha, zaraz się z nim sprawdzimy. Widzę cię. Ty myślisz, że sobie tako przeszedłeś według waszego planu, ale to był nasz plan właśnie wpadłeś w pułapkę, jesteście głupi jak kanar w taksówce. Oj, cóż, pułapka na mnie stała się pułapką na was. Co ty gadasz? Otóż ja jestem tylko przynętą lamusy, a wy się na mnie jak ksiądz na tace. O kurde. Wiedziałam, że jesteś podły i oszust jak dziecko piszące na czacie, że jest dorosłe. Ale nie sądziłem, że aż tak bardzo, w końcu cię to zgubi i się doigrasz jak żul obalający się pod komisariatem. To naprawdę słabo mnie jeszcze znasz, musisz się wiele nauczyć, haha. Ale owszem nauczyłam się, od ciebie czegoś, pewnie tego już nie pamiętasz, ale uczyłeś mnie walczyć w klasztorze z Seła Mupała. O kurde, rzeczywiście, nie no, poczekaj, nie honorowo tak atakować kogoś jego bronią. Ty też nie masz honoru jak baba na nie oddającego grosika. A zresztą, co ja się z tobą pierdolę, mam gdzieś jak walczysz, nie masz szans i tak. Gdzieś to możesz sobie mieć, ale to tylko pogorszy sprawę. Chyba, że lubisz tam gdzieś tam coś mieć wsadzone, ja nawet o to nie będę pytać. Śmieszkuj sobie, śmieszkuj, ale nie było ci tak wesoło, jak cię parę lat temu jebali ze wszystkich stron, i to ja cię z depresji wyleczyłem. Ty mnie kiedyś z depresji, a ja cię kiedyś psychicznie, ale niestety nie pomogło mimo, że wmówiłam ci, że jesteś zdrowy. Zaraz chwila, 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 moment, to ja nadal jestem chory? Przykro to mówić, ale nie, jesteś jeszcze bardziej chory niż byłeś. Kłamiesz jak wyznawca Allaha. Nie chcesz to, nie wiesz, ale wiem jak cię badałam. Próbujesz mnie teraz zdekoncentrować i wyprowadzić z równowagi. Widzisz, masz zaburzenia równowagi, jesteś chory, nie mówiąc, że jesteś pierdolnięty, no ale w sumie jesteś, ale nie muszę tego mówić. Przestań natychmiast! Oj, czyżby panikujesz, doszła cią myśl, że jednak możesz być jebnięty? Haha, ha, widzisz, jak prawda boli. Natychmiast przestań, kurwa, mam dość tego gadania, nie jestem chory. Nie ma opcji, haha, ha, mam szansę z tobą wygrać, to niesamowite. Nigdy nawet o tym nie marzyłem, żeby być silniejsza od ciebie, nie myślałam, że mam z tobą jakieś szanse, a wystarczyło ci trochę namieszać w głowie głupotami, haha. Ha. Czyli kłamałaś, ale mnie przez to wszystko głowa boli, sprytnie to zrobiłaś, trzeba to przyznać, nie mam sił na ciebie, nie będę się bawił, Halo, zmiana planów, natychmiast chodź do mnie. No nie no kurwa, w takim momencie, co on sraczki dostał, czy co od razu, zawsze coś musi pójść nie tak. Macie farta frajerzy, tym razem daruję wam, muszę spadać. No co się dzieje? A nie widać? No co, no ta tu stoi, i co dalej? Tępa strzało, atakujemy ją. Potom nie wołasz. Przecież sam ją łatwo pokonasz. Wiem, ale muszę oszczędzać siły. Na nią wykorzystałem już za dużo, dawaj ją. Aha, rozumiem. Co tym razem wykombinujesz cwaniaczko, bo z tego co widzę, to to jest sytuacja bez wyjścia. Zawsze coś się znajdzie, patrzcie, jelonek. Czej, 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 czy ty masz nas za jakieś dziecko? Co się na takie coś nabierze, bo jeśli tak, to masz rację, gdzie ten jelonek? Tutaj. Nie no serio, szefie, takie coś, naprawdę? Nadal go nie widzę, no gdzie ten jelonek? Przestań, debilu jeden, to był tylko żart. Żart żartem, a jelonek gdzieś uciekł, ciekawe gdzie. Człowieku, to był żart. Ona żartowała, to była tylko jej zmyłka. Taka podpół. Zamknij mordę, czekaj, niech pomyślę, już wiem, no tak. Ona nas nabrała, jak mogłeś na takie coś się nabrać bałwanie z tektury. Jak to my, jak to ja, ech, dobra, nieważne. Właśnie, nieważne, do ataku, bo my tu gadu gadu, a ona słucha. Haha, teraz nareszcie pozbędziemy się stąd tych zdrajców, teraz właśnie wkracza Iran w mój plan, halo, teraz twoja działka, atakuj ją. Co ty znowu gadałeś tam przez ten telefon, co znowu knujesz? Nic takiego, kochana. Niespodziankę dla ciebie, na pewno będziesz zadowolona. Ciekawa jestem, co tym razem. Aha, Iran, no to akurat nic specjalnego. Wiem, szpital może być specjalny, a nie wojna. Ja też wiem, wiem, że taki szpital się by tobie przydał, haha. A ta znowu mi przypomina, mam cię dość, wypad. Teraz uwaga, trzeba ich trochę osłabić. Więc plan jest taki, że wy tu i ich nie prowokujcie, czekajcie na mój znak do ataku, ja zrobię resztę, Wybije ich parunastu, haha. Cholera, nie dałam rady, musimy się przygotować na ich atak, bo zapewne za chwilę po nas przyjdą. Jak ich niby pokonamy? No jak to jak, siłą, plan jest prosty, czekamy aż przyjdą, wpuszczamy im po polsku w pierdol i patrzymy jak gubią gacio uciekając. W to se możesz spuścić Niemcom? On nie jest taki głupi, żeby atakować normalnie. To jak? Nienormalnie. Co kupa? Chcę tylko powiedzieć, że go znam. Długo byłem jego prawą ręką, wiem, że coś kombinuje, boję się myśleć co, ale musimy być gotowi na wszystko. Ach jak tu jest wygodnie, ten USA to miał tu dobrze, z podkreśleniem na, miał, haha, wszystko stąd widać, ale no już już, nie czas na przyjemności, pora zabierać trupy. Poczęstuje się sąsiadka bananem? Oczywiście, że darmowemu nie odmówię. Ha kuwa, nie dla psa kiełbasa, najpierw oddaj wszystkie kradzione obrazy. Ty znowu o tym, ile razy ci mam tłumaczyć, że to nie ja podczas tych wojen rządziłam tym państwem, nie wiem gdzie to jest. A no to w takim razie, masz tego banana. O dziękuję. Ha kurwa, chuja dostaniesz a nie banana. Ech, ten tak cały czas, nie nudzi ci się to? Wcale a wcale. Ktoś ci musi przypominać o tym. Ale zrozum, to nie moja wina. No skoro to nie twoja wina, to masz banana. Nie nabiorę się. Nie to nie. Chwila, co to? Łow dupę. Ludzie pobudka. Zaczęło się. Co robimy, Jezu? Aż obstrałem spodnie, prawie trafił we mnie. No ale ma fart. Chciałem trafić w Polskę. Dobra, szczęście szczęściem. Do dwóch razy sztuka, tak to chyba szło, nie wiem, ale zaraz się dowiem, szykuj się na śmierć. Szybko, jakieś pomysły, co robimy, no? Najpierw musimy wiedzieć, skąd strzela. Chyba widziałam błysk strzału, jest chyba na terenach USA. Chwila, no tak, to by się wszystko wyjaśniło, dlaczego USA nie odbierał telefonu. Ja pierdolę, szybko zróbmy coś, bo zaraz skończymy, jak ona. Ta lufa jest jakaś krzywa, kto to produkował, czej czej czej, co tu pisze, made in Kanada, dziwne, dobra czyli jednak do trzech razy sztuka haha. Słuchajcie mam pomysł, trochę porąbany. Jak ma nam to uratować życie to mów szybko. Dobra, szybko robimy zrzutę, każdy daje tyle ile ma a Niemiec dwa razy tyle. Chwila że co? Jajco. Rób mówi jeśli ci życie miłe. Dokładnie. Oszlak. Znowu strzelił. Proszę, oby nie trafił. Krzywo leci chyba? okuwa jednak nie. No nie, pospieszmy się, bo on nie przestanie. Co za szmelc, prawie by mnie trafił, chciałem w Polskę, a tu poszło gdzieś dalej, chociaż dobrze, że w te zdrajczynie. Ja nie wiem, jak ta kanada robi karabiny z krzywymi lufami, jak oni wtedy strzelają, chyba tyłem stoją na wojnie, powalone, ale. Zawsze coś, będę strzelać na chybił trafił, w końcu trafię. Daliśmy Ci już mnóstwo pieniędzy. Co teraz? Teraz biorę nigerkę i wypieprzamy na Majorkę hehe. Tylko spróbujacie spale. Nie no kurwa, typowy Niemiec. Widać, że wciąż w tobie płynie ta sama krew. Potomek podpalacza, sama wskocz do pieca. Ale ty chciałeś nas wyrolować. Nie wywiniesz się. Niemcu jeden w kasku wojennym z butlą gazową na plecach. Ja tylko żartuję, zaraz wracam. Idę coś kupić. Coś. Co nas uratuje? Długo jeszcze? A bo ja wiem. Chyba nas nie wykiwał i nie zostawił, co? Mnie by przecież nie zostawił. Nie sądziłam, że to kiedyś powiem, ale oby tak było. Co się dzieje? No, się manko, wróciłem. Ale co to jest? Trampolina. Nie widać. Czekaj, bo chyba czegoś tu kurwa nie rozumiem. Ale czego? Co tu jest do rozumienia? Czy ty masz tam coś w tej głowie? Człowieku. My ci daliśmy miliony milionów. A ty, co ty kupiłeś? Jakąś trampolinę. Czy ciebie pojechało? Ale po co ta agresja? Nie jakąś tam trampolinę. To nie jest zwykła trampolina. A to jestem bardzo ciekawa, jaka niby jest. Niezwykła. Czy ty sobie ze mnie jaja robisz? Proszę cię, skarbie, przestań pajacować. Powiedz o co chodzi z tym czymś. No dobrze, no. Ta duża trampolina jest tak duża, że możemy wszyscy naraz na niej poskakać. Zabiję go. Żartuję. Spokojnie. Teraz tak na serio. Ta trampolina jest tak duża, że odbije każdy pocisk lecący w naszą stronę. Patrzcie na to. No, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zaufaj mi, folk z Pieprzona lufa, musiała się zatkać, całe szczęście nareszcie się odetkała. Naprawdę, ten karabin to chyba robił jakiś pijany bezdomny. Masakra. Na czym to ja stanąłem? A no tak, kontynuujemy zabawę, pewnie oni tam srają pod siebie ze strachu haha. Oho, leci. Zaraz zobaczymy, czy nasz namiot i kto wytrzyma. Ale ładnie leci. Zaraz, kurwa, czemu zawraca? O, panie, nie, 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 co się stało, o nie. Co teraz dalej? Ja pierdolę, jak oni z nami zrobią to, co mówiłem, powieszą nas pewnie za jaja. Widziałaś? Ech, tak, dostałaś tu było słychać, mamy przez Oni teraz będą się rządzić, pewnie zaraz tu wparują. Lepiej strzelmy sobie od razu w łeb. Zamiast być upokorzonym, zachowamy honor. HMM, honor mówisz, mam pomysł. Jak chcesz, to sobie strzeli w łeb. Dobra, ale chwila, jaki masz pomysł? Zajmnijmy jego tereny, dzięki temu umocnimy sobie państwo hech. Może być, ale czy damy radę ich wszystkich pokonać? Weź się w garść. Kto tu mówi o atakowaniu? Nie atakujemy już, nie będziemy tam podchodzić. Będziemy jedynie się tutaj bronić, nie damy się. Kurde, czyli nic z mojej zemsty, ech. Weź te jego tereny. Dobra. No, kochani, możemy świętować, haha, stawiam wam wszystkim. Przecież zostało ich jeszcze dwóch, nie powinniśmy pić w takiej sytuacji. Ale kto tu mówił o stawianiu napojów wysokoskokowych, ja wam stawiam coś o wiele lepszego. Co takiego? Torta bananowego. Kochanie nie chcę nic mówić, ale ty chyba jesteś chory na punkcie bananów. Wy wiecie, że on w naszej sypialni wywiesił na całej ścianie portrety bananów. On ma też buty bananowe i czapkę i nawet poduszkę i na śniadanie wiadomo co jest. Co wam się nie podoba? Banany są zdrowe i co najlepsze poręczne. Nie chcecie to nie. Spokojnie. I tak w ogóle, weź już te trampolinę, bo ciemno tu jak u cygana w szopie. Dobra, dobra, schowam to do kieszeni. Jak ty to zrobiłeś? Technika z Minecrafta, kiedyś cię nauczę, ja potrafię w Minecrafcie przenieść cały dom w kieszeni, razem z łóżkiem. Okej okay, to ja może wezmę tamte tereny, a ty weź te, żebyśmy jakoś byli ułożeni. Jasne, coś czuję że to nam nie wyjdzie, faktycznie on był genialny, bez niego jesteśmy niczym. Nie pora się rozklejać, nic na to nie poradzimy, martwmy się teraz o siebie. Ech, i tyle z niego zostało. Pomszczę cię kiedyś obiecuję. No ale nie teraz, bo pora na obiad. Oszkurna. Ledwo mi się udało, Boże, ale mnie wszystko boli. Co o, niemożliwe, szefie to ty? A kto ma być, przecież że nie koń na góralu, czy tam góral na koniu, jeden chuj. Nie ruszaj się, bo cię zaatakuje. Co ty świrujesz? Nie mogę mieć pewności, czy ktoś się nie podszywa. Prawdziwy szef zginął. Muszę mieć pewność, że jednak ty nim jesteś. Posłuchaj mnie, kretynie. Daj mi chociaż coś do zatamowania krwi, bo się tu wykrwawię i ch**a, a się nie dowiesz. Nie strasz, nie strasz. Dobra, masz. Od razu lepiej, ale jestem strasznie wyczerpany. Mocno oberwałem. Fajnie, ale nadal nie wierzę ci, że ty to jesteś ty. A kto mam być? Pewnie jakiś szpieg z Europy. Udowodnij, że ty to ty Jak mam ci to udowodnić? HMM, nie wiem, powiem, a nie jednak nie. Albo dobra, powiedz coś, co wiedziałbyś tylko ty. Jesteś głupi. O Jezu, szefie, to naprawdę ty, przepraszam, ale jakim cudem żyjesz? Jak ci się to udało? E, w porę się spostrzegłem, że pocisk zawraca, nie wiem jakim cudem. Może mają zdalne piloty w tych czasach, które sterują pociskami, nie mam pojęcia. Okej, okay. ale jak dokładnie przeżyłeś. Przecież pocisk leciał prosto w ciebie i wybuchł, nikt by tego nie przeżył, nawet Maryla Rodowicz. Owszem, tak było, leciał prosto na mnie, ale jak już mówiłem, zdążyłem się zorientować i zdążyłem w połowie uciec z tych terenów tutaj, niestety zbyt późno i trochę oberwałem. Ha. Oho, leci. Zaraz zobaczymy czy nasz namiocik to wytrzyma. Ale ładnie leci. Zaraz, kurwa, czemu zawraca? Właśnie tak to było. Prawie by mnie pocisk dorwał całego, ledwo mi się udało, miałem kupę szczęścia, za to dla Europy, wręcz przeciwnie. Nie gadaj, że już masz jakiś kolejny plan. Oczywiście, że mam, tylko jestem strasznie osłabiony. Trochę musimy się tutaj umocnić, a potem zaatakujemy jak nabiorę sił. Zacznijmy od ułożenia państw już ja nas tak ustawię, że nawet baba z tobołami tu nie wejdzie, weź te moje tereny. Kurde, za mało trochę dobra, wykosztujemy się, zasiedlimy spustoszałe tereny, pokażmy, że nam się powodzi. Przecież nam się nie powodzi. Jedynym dochodem w tej Afryce są banany i weź tu wyżyw rodzinę. No ale jak chcesz, to niech tak będzie. Elegancko, a teraz ja wezmę tamte twoje tereny i będzie wszystko poukładane. Teraz ty weź tamte państwa małe i przejmij dla siebie, niepotrzebni oni nam są tu. Siemanko, siemanko, ale ja wielki dla was karzełki co haha, pogadałbym z wami, ale sami wiecie, nie jesteście na moim poziomie. Ty te z banana strugany. Ale ci teraz pokażę. Bronić się panowie. Okurka wodna. Houston, mamy problem. Jak to my? Ja tu nic nie widzę. A ja? Co ze mną? Co co? No rać sobie sam. Każdy ma swoją robotę. Szefie, bez jaj, bez jaj no. Pomóż mi. O Boże, widzisz co się dzieje. Szybko pomóż mi. Słuchaj uważnie, bo dwa razy nie będę powtarzać. Co? Mówiłem, że dwa razy nie będę powtarzać. Ostatni raz ci pomagam. Potem możesz nawet zdechnąć, a ci już nie pomogę. Dobra, dobra, gadasz jak stary dziad w obstralnych dresach. On też mówi, że ostatni raz je obstrał. Żebyś ty się zaraz nie obsrał, patrz, pokażę ci jak to się robi. Uważnie patrz, żebyś się czegoś nauczył. Widzisz, jestem w kiepskim stanie, a i tak takich mam na jedno uderzenie. Nie chwal, nie chwal. Teraz ja też jestem taki silny. Aha. No i co się śmiejesz jak w łefista gdy ktoś sobie łeb rozwali, zwyczajnie nie miałem szczęścia. O oj panie, ratuj mnie. Nie ma mowy, nie miałem się śmiać, i podobno zwyczajnie szczęścia nie miałeś, teraz może będziesz je mieć. Dobra, kurwa, śmiej się jak koń w dziurze, ale pomóż mi błagam. A wiesz co, znaj łaskę pana, ty nędzny przy dupasie. Och, od razu mi lepiej. Oczywiście nie w tym sensie. Dziękuję, że zrobiłeś mi dobrze. Oczywiście znów nie w tym sensie. Sens sensem, a ty teraz go pokonaj chociaż, to i tak będzie dużo. Dobra, podpatrzyłem już od ciebie jak to robisz. Uwaga, jeb z blachy w łeb. Nareszcie, może kiedyś będą z ciebie ludzie, teraz masz twoje moje twoje tereny i zrób porządek na nich. Robi się. Przepraszam bardzo, z wami mi się wydaje, że jeszcze nie skończyłem. Ależ tylko ci się to wydaje. A no więc w takim razie idę dalej. Haha, <noise> ha, żartowałem. Takiego wała jak Afryka cała. Mówi się, takiego wała jak Polska cała. Przecież tu nie ma Polski, tu jest Afryka. Jeszcze, jeszcze, ciesz się, póki możesz. Że co, że niby mam się bać polaczka, który nie ruszy dupy z Europy, haha. Ha. Ty się módl, żeby nie ruszył dupy, bo jak ostatnio ruszył dupę, to przejął połowę Afryki i jeszcze Azji, więc lepiej daruj sobie te słowa. I co że on to niby sam zrobił? Owszem, że sam, sama to widziałam. To ciekawe niby, czemu takiej małej ciebie nie zaatakował. Jemu ja nie zaszłam ze za skórę. Ale mi już tak, dziękuję za informację. Nie no, nie atakuj mnie. Czemu niby nie? Bo wywołasz wojnę. Gdzie ty żyjesz? Już tu dawno naokoło ciebie jest taki rozpierdol, że jeden nieprzytomny po melanżu by się obudził i równo spierdalał. O oh, fak! Nie mam pojęcia kto to był, ale naprawdę żyje sto lat za lepiankami. Oho, tam jeszcze mi ktoś został. Witam, rutynowa kontrola, pakuj się do wora i sfora ze dwora. Ja ze swej strony chciałem tylko powiedzieć, że gratulacje dla ciebie się należą. Słucham? Ale że co, ale że za co? Pięknie ich pokonałeś, bardzo podziwiam cię. Co ty gadasz, naprawdę? Oczywiście, że naprawdę, wykiwałeś ich jak durniów. Ojej, schlebiasz mi, ale to nieprawda przecież. Jak to nieprawda, prawda, prawda, wykiwałeś ich jak mistrz, co ja gadam mistrz, jak prezes, ty mógłbyś być szefem normalnie. Kurde, ty to jednak mądry jesteś? I umiesz zauważyć w ludziach potencjał, wiesz co, chyba cię tutaj zostawię, nawet fajny jesteś, a żyj sobie tutaj. Widzicie widzowie, to była lekcja, jak wykiwać frajera, haha. Jakby tak każdy robił, to ten dzban nie miałby kogo atakować haha. Wam lamuski niestety nie dam taryfy ulgowej. Czego chcesz z piekła rodem wybany? Twojej duszy albo dupy ha 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 ha, nie no kocham ten tekst ze strających za morzem, piękny serial. Za mną nie wygrasz słaba istotko. O nie, to ty, co ty tu robisz? Ha ha, śledzę cię, poluję na ciebie jak sędzia na łapówki. Nie proszę nie rób mi krzywdy. Za późno, teraz już za późno, zginiesz marnie dał mnie. Co? Kurwa, nie rymowało się, trudno, żegnaj. Mam nadzieję, że żałujesz tego wszystkiego. Oczywiście, że nie, ale zrobię dla ciebie wszystko, żebyś mi nic nie zrobiła, proszę oszczędź mnie. Czyli nie żałujesz? Szkoda. Nadszedł twój koniec. A teraz zajmę się tym szefem i tym pachołkiem i ranem. Boże, gdzie ja jestem. Wszystko dobrze? Och, kto był tylko sen. Zaspałem chyba już z nudy, to było coś okropnego, a teraz coś przyjemnego. Rozdeptam cię jak robaka. Teraz mam tak czysto jak w Boże narodzenie, z tym że ja nie obchodzę, bo za drogo. U mnie stoi kradziony, przepraszam, pożyczony krzak z lasu bez bombek i też jest dobrze. Zamiast opłatka to chipsy, a siedem daj to kurcza krysz i kratyna. One robią ze mnie skór syna. W święta se posłucham rapu i elegancko. Tak tu się żyje w Afryce, a nie jak ci tam w Europie, heche, he. cebulaki, polaki, niby biedaki. Raz w roku nagle każdego stać, nie ogarniam ich. Myślę, że pora chyba iść tam do nich, co? Popieram, nudzi mi się, chcę ich już rozwalić, a jednemu zrobimy przejażdżkę mordą po asfalcie. To co ty na to Polsko? No ich dwóch to porobimy, jak maćka na boisku. Chodźmy. No to idźcie. Co? Co? Co idźcie? Do Afryki idziecie przecież no, walczyć z nimi. Chwila, chwila, moment, chwila, jak to my, a ty co? Co ty co? Gówno, idziesz z nami przecież. Ja nie mogę. Co tym razem, co się stało, że nie możesz? Nie mogę bo, i, m, nie mogę bo złamałam nogę. Bardzo ciekawe, jakoś nic nie widać, gdzie masz to złamanie niby?